Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasz każdy dzień, ponieważ za dużo się nie zmienia i opowiem Wam, jak spędziliśmy te pierwsze 2 tygodnie życia chłopców. Chłopcy kończą dzisiaj 2 tygodnie. Tak jak widzicie, łóżeczko jest u nas w pokoju, tak jak Wam mówiłam, że na początku będzie. Dzieje się tak dlatego, że mój mąż jak na razie jeszcze nie pracuje, więc nie przeszkadza mu, że zostaje obudzony na chwilę o 3:00, a czasem nie zostaje obudzony, ale życzy sobie, żeby go budzić. Ja go nie budzę, ale czasem, kiedy przewijam drugiego chłopca, a pierwszy jest już przewinięty i czeka, żeby zostać nakarmiony, no to niestety wydaje różne dźwięki i mój mąż też się przebudzi na chwilę. Nie jest mi właściwie potrzebny, bo przy przewijaniu ja sobie poradzę o wiele szybciej niż on i on po prostu przewija w dzień, a ja w tej nocy, gdzie każda sekunda się liczy, żeby wrócić do spania, wolę zrobić to raz, dwa, trzy sama. Ale podczas karmienia no o wiele prościej jest, kiedy próbuję się zapakować w poduszkę Twinilu, kiedy ktoś mi te dzieci poda, a nie muszę sama po nie sięgać, co też oczywiście jest do zrobienia, ale o wiele łatwiej jest po prostu mieć te dzieci podane. Na razie chłopcy są u nas, kiedy mój mąż wróci do pracy, po prostu łóżeczko wróci do nich do pokoju i myślę, że już będą spać każdy w swoim i wtedy wypróbujemy kamerę, bo na razie włączaliśmy ją kilka razy, ale nie ma to takiego swojego stałego miejsca, więc widać tylko, czy rożek się porusza, czy nie. No, więc tak właśnie wygląda początek naszego dnia. Jesteśmy już po karmieniu, zaraz będziemy wstawać. Tutaj, proszę bardzo, jest Remigiusz, który nie zasnął jeszcze ostatecznie. I Rupert, który już zasnął po jedzonku. Dla Remka to też już są ostatnie chwile aktywności. Zaraz pewnie padnie. No i potem wstajemy, ubieramy ubranko dzienne i przenosimy się na dół. Memories die out too hard. We were traveling long tales just to find an honest tease. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on, so gotta find it first. But here I am, standing under palm trees, waiting for summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy on this island, wanna be my fun land. Pytacie mnie uwagę, więc w dniu cięcia cesarskiego ważyłam 87, a dzisiaj, 2 tygodnie po, mam 74. Także powolutku do wagi sprzed ciąży. Waga sprzed ciąży była 68. Pytacie, jak kotki, jak zareagowały na dzieci? Więc kotki mają chłopców gdzieś. Robią to, co robią do tej pory, siedzą sobie. Efi to nawet była obrażona przez pierwszy tydzień, schowała się w innym pokoju i w tym innym pokoju sobie spała. Ale już wyszła po tygodniu, śpi z nami, przytula się, więc wszystko jest po staremu. Ale do łóżeczka nie wchodzą, do kokonów nie wchodzą i unikają wszystkiego, co pachnie dziećmi. Także na razie młode w sadzie zostały zaakceptowane, ale są ignorowane. Dzień spędzamy w ten oto sposób. Każdy w swoim kolorze kokonu. I więcej nic się za dużo nie zmienia. Chłopcy sobie leżą. Budzą się na karmienia i tak nam upływa cały dzień. Myślę, że na razie radzimy sobie doskonale. Przede wszystkim dlatego, że mój mąż jest bardzo pomocny i nie jest taki, jak widziałam wielokrotnie w szpitalu, że boi się dotknąć dziecka, boi się go wziąć na ręce, boi się go wykąpać. Codziennie jest tak, że ja kąpię jednego synka, mąż kąpię drugiego i ani razu mu nie pokazałam, jak to robić, tylko po prostu wziął go, włożył do wanienki, wykąpał
i po prostu nie boję się go dotykać, nie boję się go przewijać, mimo tego, że stosujemy pieluszki wielorazowe i ktoś by powiedział, że jest to o wiele trudniejsze niż jednorazówki. Ja uważam, że nie i mój mąż, który w życiu nie przewinął jednorazówki, też nie uważa, że to jest jakieś trudne. Więc tutaj myślę, że jest właśnie nasz sukces, czyli to, że mam naprawdę super, super pomoc w domu. Tak jak przed chwilą mówiłam, pieluszki wielorazowe stosujemy od drugiego dnia w domu, bo jak wróciliśmy w sobotę, to w sobotę byliśmy jeszcze na jednorazówkach i od następnego dnia, od rana jesteśmy cały czas na wielo. Pierzemy co dwa dni i stosujemy poszyte samoloty z tetry plus otulacze pól i żadnych innych systemów. Raz chcieliśmy zastosować gadki wełniane na noc i źle się to skończyło. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były zalanolinowane, jakie kupowaliśmy, czyli w kwietniu, czyli 4 miesiące temu i po prostu już ta warstwa nie działa, ale są całe takie tłuste, jak się je dotyka, więc teoretycznie powinna działać, ale no po prostu przeciekły, tak jakby nic na pupie nie było. Rupercik wydaje jakieś dźwięki przez sen. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Karmimy się piersią i piersią karmimy się od drugiej doby ich życia. Był taki epizod w szpitalu, ale to Wam wszystko opowiem w weekendowym filmie, że Rupert dostał 15 ml mieszanki modyfikowanej i po tych 15 ml przespał swoje 2,5 godzinki, ogarnął się i pierwszy raz złapał piersi. Od tamtej pory jesteśmy tylko na piersi. Remek od samego początku jest tylko na piersi, nie było potrzeby, żeby w jakikolwiek sposób go dokarmiać, czy moim pokarmem, czy właśnie mieszanką, a Rupert od tamtego epizodu też nie był dokarmiany moim pokarmem, tylko od tamtej pory jesteśmy tylko i wyłącznie na piersi. W szpitalu karmiłam ich na zmianę, co było straszne i podziwiam wszystkie mamy, które karmią bliźniaków raz jednego, raz drugiego. To naprawdę, to nic więcej się nie robi, tylko po prostu karmi się, bo jak jeden skończy, to drugi zaczyna i za godzinę jest znowu pora karmienia. A nie wyobrażam sobie, żeby noce miały tak wyglądać, więc od przyjścia do domu karmimy się jednocześnie. Na poduszce Twinilu, które już Wam wielokrotnie polecałam, to jest po prostu odkrycie roku, bo próbowałam karmić chłopców też na innych poduszkach, no i oczywiście udać się udaje, ale plecy tak dostają, że naprawdę nie chcę tego powtarzać na niczym innym, tylko i wyłącznie na Twinilu. Karmienie dzięki temu zajmuje nam naprawdę kilka minut, ponieważ chłopcy tak są pierś do 10 minut i później zasypiają, przesypiają 2 godziny, 2,5, 3, w zależności czy jest im gorąco, czy zrobią coś do pieluszki, co im przeszkadza. Więc tak naprawdę mamy mnóstwo wolnego czasu. Dzisiaj za chwilę idziemy do restauracji na obiad, a później widzę się z moją koleżanką Martynką, która jest chrzestną Remka. Znaczy będzie chrzestną Remka, jak w końcu ten chrzest dojdzie do skutku. A na razie mamy zaplanowane, że będzie on w lutym. Tak jak mówiłam, pranie robimy co drugi dzień. Idealnie to się złożyło, że jest sierpień i pieluszki schną przez kilka godzin, bo są naprawdę bardzo wysokie temperatury. Tak jak mówiłam, stosujemy tylko oszyte samoloty z tetry i otulacze pól z AliExpress. Rozmiar noworodkowy. Nagrywam dla Was tego vloga od środy, od 2 dni. Jest tak gorąco, jest ponad 30 stopni na dworze i podobno ma się to nie skończyć. Chłopcy leżą jak na wakajkach, w samych pampkach. My z przyzwoitości nosimy jakie takie ubrania, ale po prostu bardzo chętnie byśmy ich nie nosili. Ale byliśmy dzisiaj na wizycie patronażowej u naszego pediatry i chłopcy byli dzisiaj zważeni. I pan Rupert waży dzisiaj 2,740, a pan Remigiusz, który tam macha do Was z swojego miodowego kokonu, waży 2,670. Czyli od wizyty położnej, od środy,
obaj przytyli 340 gram, czyli nadal bliźniaki jednojajowe nawet przybierają identycznie. Ale to oznacza, że karmienie piersią jak najbardziej nam wychodzi. Także ja jestem przedumna z siebie, że naprawdę nam się udaje, że mam czarno na białym, że przybierają ponad normę przez te 9 dni i naprawdę udaje mi się wykarmić dwójkę dzieci samą piersią. Jestem przedumna. Dzięki kochani, że byliście z nami. Pamiętajcie, w weekend widzimy się w drugiej części opowieści o moim pobycie w szpitalu. Będę opowiadać, jak udało mi się rozkręcić laktację po cięciu cesarskim i dla dwójki dzieci. Pamiętajcie, że możecie mnie zaobserwować na Instagramie. Tam trochę więcej jest o nas, trochę częściej, bo jednak łatwiej jest mi wrzucić coś na Instastory niż tutaj na YouTube. Pamiętajcie o subskrypcjach, żeby zasubskrybować mój kanał. Wtedy będziecie mieć powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, na pewno postaram się na niego odpowiedzieć i widzimy się w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć! Zalaminowane... Zalanolinowane. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były zalanola... O przecież ja tego nie powiem. Zalanolina. Jak to powiedzieć? Tak, dobrze mówić. Tylko, że jak mówisz to szybko, to ci mówisz dobrze. Nie wiem, czy jest... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były zalanolino... Nie powiem. Dobrze, Cidiek, mówisz wolno. Nie wiem, czy to jest Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były Nie powiem, no w życiu nie powiem. Zalanolinowane. Dodaj to wszystko. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były zalanolinowane. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one były zalanolinowane.